w takim momencie największej chyba takiej popularności, ja mówię lodówkowatości, czyli tej wypadalności z lodówki, czułam się po prostu taka naga. I na pewno wtedy w muzyce próbowałam się założyć, zawaluować. Tak, ubrać się w metafory i nie śpiewałam tak, jak dzisiaj bym śpiewała, albo dzisiaj będę śpiewała. Warszawa 101 FM.